Bo mamy, wiecie, mamy kibiców. Wiecie o tym, że mamy kibiców? Szaliki? Nie, nie. Są święci, którzy nam kibicują. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Mamy ogrom świadków. Tak? Który patrzy na nas i przychodzimy w wierze, nie? Wiecie, od tygodnia czasu, cokolwiek bym nie wziął, gdziekolwiek bym coś nie przeczytał, nie przesłuchał, nie... Wszędzie widzę wiarę, nie? Wiarę, ale ja wiem, że są jak gdyby takie różne stopnie, czy tam różne... Może wiara jest jedna, nie? Ale jak gdyby na różne działania mówimy, że są w wierze, nie? Na przykład to, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, tu mamy wiarę Jezusa Chrystusa, tak? Wierzymy w Niego, wierzymy w Boga, nie? Więc tak naprawdę jest to wiara, nie? Każdy wie i musi wierzyć, że Jezus był, umarł, żyje dzisiaj, tak? Zmartwychwstał, umarł za nas grzech, więc każdy z nas jak gdyby wierzy w to, tak? Więc to jest jak gdyby jedna wiara i na przykład Paweł mówi o, że po prostu przekazał tą wiarę, nie? Czyli co? W co mamy wierzyć? Czyli tą naukę, to słowo przekazywał po prostu innym, na przykład Tymoteuszowi i mówi, żeby ta wiara, ta nauka była też przekazywana tym, których uzna za godnych, nie? Więc tak naprawdę uczymy się tego, nie? Przekazujemy, tak? Dobrą nowinę. Dobra nowina to też jest, to jest w dobrą nowinę też trzeba uwierzyć, tak? Bez wiary w dobrą nowinę, w to, co Jezus, a dobrą nowiną jest to, co Jezus dla nas zrobił, to, że przyszedł na ziemię, że umarł za nasz grzech, tak? Żeby nas pojednać z Ojcem, to tak naprawdę w to musimy uwierzyć, nie? Bo jeśli nie wierzysz w to, to tak naprawdę nic to dla ciebie nie znaczy, nie? I Jezus przyszedł, umarł za nas, ale tylko ci, którzy wierzą w Niego, są zbawieni, tak? Są uratowani i mają życie wieczne. Ci, którzy trwają w wierze w Niego, nie? W to, co On zrobił dla nas. Nie wystarczy raz tylko uwierzyć, tak? Trzeba trwać w wierze. Stąd Paweł bardzo często mówił o wierze w Chrystusa, tak? Nie było mowy na przykład o wierze w uzdrowienie czy w jakieś tam po prostu inne rzeczy. Nie znajdziemy praktycznie tego w Nowym Testamencie, nie? Żeby ktoś wierzył o pieniądze, wierzył o uzdrowienie, wierzył o samochód, o dom, o męża, nie? Po prostu, chociaż nie, o męża jest, nie? Paweł mówi, skąd wiesz mężu, czy zbawisz żonę, albo skąd wiesz żono, czy zbawisz męża, nie? Chociaż, więc gdzieś tam ta wiara musiała być, nie? Żeby wierzyć w to, że mąż zostanie zbawiony, czy żona zostanie zbawiona. Więc ciągle gdzieś ta wiara przejawia się i jest gdzieś wokół nas, nie? I Paweł na przykład pyta się coś takiego, mówi coś takiego, żebyśmy, w liście do Koryntian mówi, żebyśmy sprawdzali, czy trwamy w wierze, czy chodzimy w wierze, nie? Jest mowa, że nie chodzimy, my nie chodzimy w oglądaniu, nie pielgrzymujemy w oglądaniu, w tym, co widzimy, tylko przez wiarę. Wiarę w to, co tak naprawdę Jezus zrobił dla nas, że końcem naszego życia, tak, tu na ziemi będzie bycie na zawsze z Nim i trwanie, i bycie cały czas z Nim, tak? To jest, On jest naszym życiem i to jest to życie wieczne, które mamy. I tak naprawdę w to wierzymy, tak? Wierzymy w to, że Jezus umarł za mój osobisty grzech, pojednał mnie z Ojcem, tak? Zmartwychwstał, siedzi po prawicy Ojca, tak? To jest wyznanie wiary, które praktycznie każdy gdzieś tam musi mieć, nie? Że po prostu on wie, co się wydarzyło, nie? Że Jezus umarł za mnie osobiście. Gdybym był sam na ziemi, to za mnie by przyszedł i musiał umrzeć, dlatego że nie było innej drogi, żebym został pojednany z Ojcem. A cała, jak gdyby powód przyjścia Jezusa na ziemię, to było to, żeby mnie pojednać z Ojcem, żeby mnie uczynić jedno z Ojcem, żebym miał z Nim społeczność, relację i tak naprawdę tą relację mamy też przez wiarę, tak? Ostatnio byli u nas, kiedy w środę byliście? W czwartek? W piątek. O, to niedawno. W
piątek byli i też właśnie mówiliśmy o tej relacji, nie? Że tak naprawdę cała rzecz w naszym życiu, zbawieni jesteśmy do relacji z Ojcem, nie? Jezus przyszedł i umarł za nas, żebyśmy mieli z Nim relację. Tą relację zazwyczaj mamy przez wiarę. To nie jest coś takiego, że my to, nie wiem, poczujemy coś, nie? Jakąś, nie wiem, objęcie, czy jakąś emocję, czy cokolwiek, nie? I na tej podstawie budujemy, że mamy relację, tylko wszystko, zawsze przychodzimy do Boga przez wiarę. Musimy wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają, tak? Więc musi być podstawą naszego funkcjonowania w Bogu jest wiara, tak? Przyszliście tu, tak? Bo co? Bo wierzycie, macie nadzieję, chcecie, potrzebujecie uzdrowienia, tak? Do Jezusa, jak ludzie przychodzili, to wiedzieli, że On co? Uzdrawia. Więc mieli wiarę w to, że jeśli On powie, jeśli dotknie, albo ja dotknę się Jego, to zostanę uzdrowiony, tak? To jest wiara. To jest wiara. No, ktoś, kto nie wierzy, nie przyjdzie. Nie? To jest na takiej zasadzie. No, gdybyśmy nie wierzyli, że w tym miejscu możemy mieć relację i społeczność z Bogiem, to byśmy tu nie przychodzili. No bo po co? Tak? Więc tak naprawdę ciągle działamy w wierze. To, co ja chcę jak gdyby pokazać, to to, że ta wiara to nie jest coś jakiegoś nadnaturalnego, coś, co jest takie jakieś wielkie i coś, czego my musimy, nie wiem, dorosnąć, osiągnąć albo coś w tym stylu, tylko coś, co jest naturalne. Wiara jest naturalna w nas. Mamy zaufanie, tak? Czy to do człowieka mamy zaufanie, czy to do Boga mamy zaufanie, czy do lekarza, czy do nauczyciela, tak? Jak idziesz do lekarza, bo ci coś boli, to ufasz i wierzysz, że ci pomoże, tak? Idziemy z wiarą, tak? Że nam pomoże. Dokładnie tak samo, z tą samą wiarą przychodzimy do Boga. To nie jest jakaś wielka wiara, coś, co po prostu urosło, że ja już jestem jakiś taki, że mam taką wielką, nie? Tylko po prostu to jest coś maleńkiego, coś prostego, coś naturalnego. Coś, co po prostu, na co jak gdyby my nie zwracamy uwagi, bo jest tak małe jak ziarnko gorczycy. Że z wysoka tego nie widać. Dokładnie tyle wiary potrzebujemy, żeby przenosić góry. Problem jest tylko taki, że wierzymy w góry. Rozumiecie? Naszą wiarę, to małe coś, co mamy, angażujemy w coś, co jest niemożliwe, zamiast w coś, co jest możliwe. Czyli wierzymy w przeszkody. Wiecie, jest takie bardzo znane słowo, cytat, nie powiem wam, kogo cytuję. Jedyną przeszkodą w przyjęciu uzdrowienia jest wiara w przeszkodę w przyjęciu uzdrowienia. Rozumiecie? Wierzymy w góry, w niemożliwości, w wielkie rzeczy, które trzeba pokonać, żeby osiągnąć coś małego. I to jest niedowiarstwo. To jest coś, co powoduje, że ta mała, wystarczająca wiara, którą mamy, ta zwykła, taka prosta, dziecięca, nagle po prostu, wiecie, przed oczami nam wyrasta wielka góra, wielka niemożliwość, albo nie wiadomo, jakie warunki, które musimy spełnić, żeby dostać to, czego potrzebujemy, co jest nam potrzebne do życia. Pierwszą rzeczą, którą musimy wiedzieć, to musimy wiedzieć, że co? Że Jezus przyszedł i umarł za nas, abyśmy żyli na wieki z Nim, tak? Dla relacji, żebyśmy mieli z Nim relację. Dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu mamy relację z Nim i mamy relację z Ojcem. Druga rzecz, musimy wiedzieć, że Bożą wolą dla nas, jeśli jestem chory, jest uzdrowienie. To jest coś, co ja muszę być tak do tego przekonany, że po prostu, że nie widzę innej opcji, jak tylko to osiągnąć.
Rozumiecie? To jest moje dążenie. To jest to, że po prostu skoro Bóg chce, to ja to chcę wziąć. Bo On chce. Problem jest inny. Problem jest taki, że gdzieś w podświadomości nawkładano nam do głowy, że On nie chce. Albo że mamy za mało wiary, albo że jesteśmy źli, albo się nie uda, albo potrzebujemy kogoś specjalnego, który za nas to załatwi, albo jesteśmy niegodni, tak? Że owszem, znajomego może, ale mnie nie. Największym problemem jest co? Jest wielka wiara. To jest coś, co każdy z nas ma gdzieś w podświadomości, że musi mieć wielką wiarę. Bo wszędzie się stykał z tym. Że musi mieć dużo wiary. Albo wielką wiarę. Albo jakąś taką wiarę, wiecie, no, taką wymyśloną wiarę. Bo to jest wymyślona wiara. Jezus raz na zawsze zdefiniował, ile jest potrzebne wiary, żeby przynieść góry. Ziarnko gruczycy. Problem nie jest z tym, ile mamy wiarę, tylko czy ją w ogóle mamy. Czy ją w ogóle mamy? Dokładnie, czy ją mamy. I teraz pytanie, czy mamy wiarę? Mamy. Jeżeli tu jesteśmy, to tak. Mamy. Dlaczego? Każdy z nas wierzy w Jezusa. Mamy wiarę Jezusa. Popatrzcie się, z łaski jesteśmy zbawieni przez wiarę, tak? Co nas zbawia? Wiara. Łaską jest w ogóle, że możemy uwierzyć. Darem jest wiara. Każdy z nas otrzymuje wiarę od Boga. Wystarczającą do tego, żeby w Niego uwierzyć. Tak naprawdę, czy wierzący, czy niewierzący i tak wierzy. Każdy wierzy, nawet ateista. Jesteśmy stworzeni z wiarą. Każdy wierzy. Kwestia jest tylko, w co wierzy. Albo w kogo wierzy. Jeśli, nie wiem, posyłasz dziecko do szkoły, nie, to wierzysz, że ono się nauczy, że ta szkoła jest właściwa, tak? Czyli angażujesz wiarę. Idziesz do pracy i pracujesz i wierzysz, że po miesiącu dostaniesz wypłatę. Tak? To jest wiara. To jest wiara. Dokładnie taką samą wiarę potrzebujemy, żeby osiągnąć od Boga, żeby wziąć od Boga wszystko, czego potrzebujemy. Ta sama substancja wiary. Dokładnie to samo. Jak idziesz do pracy, tak? No chyba, że nie wiem, słyszałeś o pracodawcy złe opinie, że pracował ktoś miesiąc i mu nie wypłacił, nie? No to już masz wątpliwości, chodząc do pracy. Tak? Bo być może pracuję, a nie dostanę zapłaty. Więc pracuję niewydajnie, bo tak naprawdę nie wiem, mam wątpliwości, więc już nie angażuję się do tej pracy tak, jak się powinienem angażować, wierząc, że otrzymam odpowiednią zapłatę. No i bierzesz na przykład, idziesz do klienta, tak, umawiasz się z nim na tyle i tyle, wykonujesz taką i taką pracę, spisujecie jakąś umowę i ty wierzysz, że on ci zapłaci. Oczywiście, no, być może jakaś zaliczka jest, czy zadatek, cokolwiek tam jest, bierzesz na materiały, czy takie zabezpieczenie, tak? Ale suma summarum i tak wierzysz, że ci zapłaci na koniec. Ile razy ci nie zapłacił? Ile razy ci klienci nie zapłacili? Tak, do ciebie. Jak piszę umowę, to się nie zdarzają przypadki. Nie zdarzają się. Ale gdybym nie pisał umowy, to wiara, że by zapłacił, byłaby bardzo chwiejna moja. Czyli nie wierzyłbyś tak naprawdę, miałbyś wątpliwości. Tak. To, co ja chcę wam pokazać, to chcę wam pokazać właśnie, z czym my się zmagamy. Z tymi wątpliwościami. Popatrzcie się, jeśli na jakiej podstawie my w ogóle możemy wierzyć Bogu? Na podstawie, nie wiem, opowieści innych ludzi? Świadectwa. No możemy na podstawie świadectwa, tak? Ale teraz to jest takie na zasadzie, nie masz na papierze. No to mam Biblię. Czyli nie masz... Właśnie. Amen. Słowo Boże to jest podstawa, Biblia to jest podstawa naszej wiary. Jeśli wierzymy Słowu Bożemu, to tak naprawdę wierzymy Bogu. I wszystko może nas zawieść,
Ale Słowo Boże nigdy nie zawiedzie. Dlaczego? Bo Słowo jest Bogiem. Tak? Pierwszy Jana. Pierwszy Jana. To jest coś, na czym praktycznie możemy zbudować swoją wiarę. Że wierzymy w to, co On powiedział w swoim Słowie. Oczywiście, że pojawiają się wątpliwości, czy na pewno, czy nie jest zmanipulowane, czy coś tam, nie? Wiecie, diabeł robi wszystko, żeby sprawić, żeby ludzie nie do końca ufali Słowu Bożemu. To jakiś przekład. Nudzicie się? Nie. Więc jak się będziecie nudzić, to powiedzcie, to ja to zmienię temat na jakiś weselszy. Posłuchajcie, to co do mnie dotarło, to to, że jeśli my nie sprawdzamy, czy trwamy w wierze, w tej pierwotnej wierze, tak jak uwierzyliśmy w Chrystusa, w Jezusa, że On umarł za nas, ile potrzebowaliśmy wiary, żeby uwierzyć w to, że On za nas umarł, że On jest Bogiem. Ile? Dokładnie tyle. Dokładnie tyle. Czy mieliśmy wielką wiarę? Czy, nie wiem, budowaliśmy tą wiarę przez jakiś długi czas? Nie. To było po prostu... I uwierzyliśmy. I dokładnie taki sam rodzaj wiary potrzebujemy, żeby wziąć uzdrowienie dla siebie, dla dziecka, dla znajomego, dla kogokolwiek. Tak samo jak uwierzyliśmy w Chrystusa, tak samo wierzymy Bogu, że On chce uzdrowić. Oczywiście musimy to zbudować na podstawie Słowa. Bo Słowo, które słyszeliśmy, spowodowało w nas wiarę. I zrobiliśmy jakieś działanie. Wyznaliśmy Jezusa swoim Panem. Uwierzyliśmy. Powiedzieliśmy tak, Jezu, Boże, ja Ci wierzę. Pomóż mi, zamieszkaj we mnie, zrób coś w moim życiu, tak? Chcę zmiany swojego życia. Dzieci nie mają z tym problemu, tak? Jak tata mówi, chodź do mnie, dam ci cukierka, to idzie, bo wie, ufa mu, że dostanie cukierka, tak? Wiecie, może być taki ojciec, że dostanie cukierka, cukierkiem, nie? Może być tak, nie? Ale to już drugi raz nie przyjdzie po cukierka. To znaczy będzie chodził tak, nie? Dobra, no rzucaj. Im dalej, tym mam więcej czasu reakcji na to, żeby złapać, żeby się usunąć, nie? Ale Bóg taki nie jest. To, że my mamy problem z przychodzeniem do Boga, to dlatego, że patrzymy na Boga przez pryzmat różnego rodzaju doświadczeń, jakie mieliśmy w życiu. Złych doświadczeń, czasami dobrych doświadczeń, ale fałszywych doświadczeń. Bo ktoś nam powiedział coś tam, bo słyszeliśmy jakąś historię, tak? W której w sensie było dobro, tak? Na końcu było dobro, ale otoczenie tej historii było fałszywe. I myślimy, że właśnie w ten sposób otrzymujemy coś od Boga, nie? To jest, chcę wrócić do sytuacji, w której na przykład ktoś nie chciał, nie słuchał Ewangelii, w ogóle, wiecie, rodzicom nieposłuszny, tak, zły człowiek, tak? Nagle po prostu ma wypadek samochodowy. I w tym wypadku woła na łożu do Boga. Boże, ratuj, Boże, ratuj. Jeśli Ty mi pomożesz, jeśli Ty mnie uratujesz, jeśli darujesz mi życie, to ja Ci będę służył. I co? I Bóg ratuje jego życie. Ale Bóg nie spowodował tego wypadku. Rozumiecie? On może powiedzieć, On może później powiedzieć, Bóg mnie uratował, tak, byłem złym człowiekiem, więc On sprawił, że miałem wypadek, że nie... Rozumiecie? On może tak opowiadać. Ale czy to jest prawda o Bogu? Nie. Jedyną prawdą o Bogu jest to, że On wołał do Boga, Bóg go wysłuchał i dał mu ratunek. Oczywiście mogą być rodzice jego, którzy wołali do Boga, Boże, spraw coś, żeby on uwierzył. No i stał się wypadek. I wszyscy myślą, i ci rodzice mówią, że to Bóg spowodował ten wypadek, żeby on się nawrócił. To są fałszywe historie, które są opowiadane o Bogu. Tak?
w oparciu o jedną sytuację, że ten człowiek zawołał do Boga i Bóg go uratował. Bóg nie sprawił tego wypadku. Modlitwa rodziców nie sprawiła tego wypadku. Diabeł z powodu tego, że jest mordercą, złodziejem i kłamcą, spowodował ten wypadek. Natomiast chwała Bogu, że człowiek w tej agonii, w tym miejscu, w którym był bólu i cierpienia, wołał do Boga. Mógł wołać do lekarzy. Dajcie mi więcej morfiny. Zróbcie coś ze mną. Odetnijcie mi tą rękę, bo mnie boli, nie? No, wiecie, różne przyczyny. Ja byłem w takim cierpieniu, gdzie, wiecie, miałem operację i mnie po prostu tak noga bolała, że wolałbym, żeby mi ją odcięli, bo nic nie pomagało, nie? Taki był ból. I nawet, wiecie, w takim tym mówiłem, no kurde, no to odetnijcie mi tą nogę, przynajmniej nie będzie boleć, nie? Czasami człowiek gada takie głupoty. To jest, mamy, jak z historią Joba, nie? Kiedy po prostu stracił dzieci, stracił majątek, stracił wszystko i powiedział: nagi wyszedłem, nagi wrócę, Bóg dał, Bóg wziął, niech imię jego będzie błogosławione, nie? Ale czy nie zgrzeszył Job w tym? Bóg nie uznał tego, nie poczytuje mu tego za grzech, ale czy to jest prawda o Bogu? Nie. To nie jest prawda o Bogu. Bóg nie daje i zabiera, tak? Dary są nieodwołalne. Bóg daje i On ci daje to na zawsze. Oczywiście ty możesz to stracić. Ktoś cię może okraść z tego, tak? To tak jak ja, nie wiem, dam ci 100 złotych i ty, wiesz, wsadzisz do kieszeni z tyłu, wiesz, będzie trochę wystawało, ktoś podejdzie i... Czy ja ci to wziąłem? Nie. Diabeł ci okradł. Czyli tak naprawdę złodziej. Nie? Jedną rzecz musimy wiedzieć, że Bóg w swojej trosce o nas, w swojej miłości okazanej poprzez to, że posłał Jezusa Chrystusa, żebyśmy w Niego uwierzyli. Przez wiarę wszystko dziedziczymy. My musimy chodzić w wierze. Wszystko, cokolwiek robimy, musimy robić przez wiarę. Oczywiście wiarę w Niego. Nie w ludzi. Tak? Tylko w Niego. Musimy mieć podstawę tej wiary, czyli Słowo. Całe nasze życie musi być zbudowane na Słowie. Bo tak, kiedy budujemy tylko na opowieściach, na tym, co po prostu gdzieś ktoś nam opowiedział, to tak naprawdę wszystko się może zachwiać. I bardzo dużo problemów w tym, żeby wziąć od Boga rzeczy, polega na tym, że wierzymy w wszystkie inne opowieści, a nie w Słowo Boże. Mamy zbudowaną naszą ufność, przychodzenie, obraz Boga, cokolwiek, na wszystkich fałszywych obrazach, które gdzieś tam po prostu przez życie słyszeliśmy. Rodzice nas wychowywali tak i powiedzieli: jak będziesz niegrzeczny, to Bozia się będzie na ciebie kara, to ci Bozia ukaże, jak przewróciłeś się, a widzisz, Bozia cię ukarała, nie? Tak? Takie rzeczy słyszeliście? No nie wiem, czy tylko na Podhalu tak opowiadali. Chyba wszędzie, nie? No, więc uczymy się tego, tak? I to jest coś takiego, że po prostu, wiecie, żyjemy, wzrastamy w tym i chociaż, wiecie, nawracamy się później i wiemy, że Bóg jest dobry, to jednak pierwsza rzecz, która przychodzi, jak mamy przyjść do Boga, to jest: czy ja czasem nie zrobiłem czegoś złego? Rozumiecie? To jest taki, gdzieś tam się nam zapala, czasami nawet gdzieś w podświadomości i przychodzimy z takim po prostu, z taką niepewnością, z taką nieufnością. Na zasadzie takiej, że przychodzimy po tego cukierka, ale wiesz, tak ostrożnie, nie? Nie z taką ufnością, tatuś, daj, dziękuję, nie? Tylko po prostu, wiesz, no, jak nam wmówili, że tatuś nas może tym cukierkiem uderzyć, nie? No to przychodzimy tak, wiesz, no, ostrożnie, nie? I ta ostrożność to jest co? Niedowiarstwo. To jest to, z czym tak naprawdę cały czas się borykamy. Ciągle się z tym borykamy. Że mamy taką ufność, ale ostrożną. To nie jest wiara. To jest właśnie niedowiarstwo. Kiedy mamy taką ufną, taką, wiesz,
chociaż no nie 100%, tylko 99% w przychodzeniu do Boga, to jest niedowiarstwo. Mamy się uczyć od dzieci, tak? Jak przychodziliśmy do Jezusa, kiedy oddawaliśmy Mu swoje życie, to mieliśmy taką ufność, tak? No nikt nie miał wątpliwości, czy na pewno Bóg coś zmieni. Przynajmniej ja nie miałem. Ja jeszcze nie słyszałem takiego świadectwa, że ktoś przyszedł do Boga na zasadzie, no zobaczymy, co Ty zrobisz. Nic by Bóg nie zrobił. Bo nie ma w tym wiary. Bóg odpowiada tylko na wiarę. Popatrzcie, jak w liście do Galacjan Paweł się pyta, jak otrzymaliście ducha? Przez wiarę. Słuchając z wiarą. Za każdym razem jest potrzebna wiara. W przychodzeniu do Boga jest potrzebna wiara. Jeśli chodzi o uzdrowienie, tak samo ta wiara jest potrzebna. Ktoś musi wierzyć. Jeśli jest to małe dziecko, no to zazwyczaj rodzic wierzy. Tak? Bierze odpowiedzialność. Tam, gdzie po prostu bierzemy odpowiedzialność, to tak naprawdę bierzemy odpowiedzialność za otrzymanie czegoś. Wiecie, są dwa przypadki, w których Jezus pochwala wiarę człowieka. W sensie mówi o wielkości wiary. Ale tam nie chodzi o wiarę w sensie takiej, wiecie, że wielkości, nie? Że jest różnica, że musisz mieć taką wiarę, taka nie wystarczy, tylko taką. Nie. Tam nie ma kwestii wielkości. Tam jest kwestia determinacji. Jezus zawsze podkreślał determinację. Kobiety kanonejskiej, która przyszła do Jezusa, prosząc o litość, o miłosierdzie, o swoją córkę, to Jezus podkreślił jej determinację. Dlaczego? Bo jej odmówił. Powiedział się, nie godzi się psom dawać jedzenia, które należy się dzieciom. Tak? Czyli tak naprawdę odmówił jej. Natomiast ona w tej małej wierze, ale z determinacją powiedziała, nie odejdę stąd. Daj mi chociaż okruszek tego chleba. Bo nawet jak okruszek spadnie, to szczenięta jedzą spod stołu. Daj ten okruszek. To mi wystarczy. Ten okruszek mi wystarczy. Większość ludzi to by zrobiła po prostu tak. Nie, to nie. Jeszcze by się obraziła. Większość ludzi by się obraziła. Po prostu tupnęła nogą. Nie, to nie. Łaski bez. Idę gdzie indziej. Nie? Natomiast to, co Jezus podkreślił u niej, to, że ona była zdeterminowana, żeby tą córkę uratować. Ona wiedziała, do kogo przychodzi. Ona wiedziała, że on ma moc, że on potrafi, że on da rady. I jedyną rzeczą, którą ona potrzebuje, to się dostać do niego. Jezus zawsze podkreślał, jeśli widział w kimś wiarę, to powiedział, twoja wiara cię uzdrowiła. Tak? Ale zawsze Jezus wierzył. Jezus chodził przez wiarę. Tak samo jak przecież on musiał wierzyć ojcu. Rozumiecie? Oczywiście, że ich relacja była taka, że po prostu wiecie, że on się nie zmagał z niedowiarstwem. On znał ojca. On wiedział, jaka jest wola ojca. On chodził z nim, miał z nim społeczność, relacje. Jeśli my będziemy mieć taką relację jak Jezus, a do tego jesteśmy powołani wszyscy z ojcem, to nie będziemy mieć problemu z niedowiarstwem. My będziemy wiedzieć, jaka jest wola ojca. I jak był moment, kiedy, nie wiem, Łazarz był wskrzeszany, to on podziękował, powiedział, ojcze, dziękuję ci za to, że ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ale nigdzie wcześniej nie ma modlitwy Jezusa. Dlaczego? Bo to nie jest na zasadzie, ojcze, proszę cię, wskrześ Łazarza, nie? Nie, on wiedział, że wolą ojca jest, żeby Łazarz żył. I podziękował mu za co? Za wolę ojca. Tak naprawdę za wolę. Że on ją zna. Że on mu powiedział, że on widział ją u niego. Jedyną rzeczą, która go wkurzała, to, że siostry nie wierzyły, że wskrzesił Łazarza.
że ludzie jojczeli zamiast się cieszyć, że przyszedł Jezus. Jeszcze jak im powiedział, że idzie, chodźcie, zaprowadźcie mnie do grobu, tak, wasz brat nie umarł, będzie żył. Tak, tak, my wierzymy, że tam kiedyś będzie żył. A mówi, nie, teraz idę, przecież jestem tu, żeby go wskrzesić. O, tak, 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 my wierzymy. Gdybyś tu był, to on by nie umarł, nie? Popatrzcie, one wiedziały, że gdyby przyszedł Jezus, to on by nie umarł, tak? Wierzyły w to, że mógł go uzdrowić, ale nie wierzyły w to, że go może wskrzesić. A jaka jest różnica między uzdrowieniem a wskrzeszeniem? Żadna. Dla Boga żadna. Przecież to nie my robimy, tak? Tylko Jezus to robi, czy tam Bóg to robi. To jest już postanowione. To jest tak naprawdę, wiecie... Jedyne, co potrzebujemy, to ufności Bogu, że On zrobi to, co obiecał. Teraz musimy znaleźć obietnicę. Gdzie znajdziemy tą obietnicę? W Słowie. Nie w opowieściach innych ludzi. W Piśmie Świętym. Popatrzcie się, nawet w tej historii Łazarza jest napisane, że co? Żydzi mówili, patrzcie jak go miłuje, bo zapłakał. Kto to powiedział? To jest historia innych ludzi. Jest to w Słowie, tak? Ale Bóg tego nie powiedział, że on miłował Łazarza. To ludzie powiedzieli z obserwacji, zauważyli, zapłakał. Dlaczego on zapłakał? Już kiedyś mówiliśmy, tak? Przeanalizowaliśmy. Zapłakał z powodu ich niewiary. Niewiary tych ludzi. On im mówi, że przyszedł wskrzesić, a oni, gdybyś tu był. O, Panie, gdybyś tu był. I ojczeli, i ten. On się aż wzburzył z tego powodu, że oni wiary nie mają. Popatrzcie, uczniów jak zgromił. Co powiedział? Przyprowadził ojciec syna, tak? Epileptyka. I oni nie mogli go uzdrowić. I Jezus zgromił ich za niewiarę. Tak naprawdę ochrzanił ich, że nie wierzą. Tyle razy widzieli uzdrowienia, tak? Niedawno byli na misji 72 uczniów, tak? I cieszyli się. Wypędzali demony i uzdrawiali. O, wow, super, ale fajne rzeczy, nie? Jezus im mówi, nie z tego się cieszcie, tylko z tego, że wasze imiona są zapisane, tak? A za chwilę jest sytuacja, w której oni nie mogą uzdrowić. Jezus co? O, ludzie bez wiary, jak długo będę z wami? Pyta się ojca, wierzysz? On mówi, tak wierzę, ale pomóż mojemu niedowiarstwu. Rozumiecie? Są dwie rzeczy. Wiara i co? I niedowiarstwo. Dlaczego? Bo ta wiara jest zaangażowana w rzeczy, które się mogą nie zdarzyć. W przeszkody. Teraz kwestia jest, w co zaangażujemy tą małą, wystarczającą wiarę. Czy zaangażujemy ją w Boga? Czy zaangażujemy ją w przeciwności? Albo w rzeczy, które są dookoła tego. Wszystkie przeszkody, które gdzieś tam diabeł, człowiek, ktokolwiek, historia, doświadczenie postawiło przed naszymi oczami. Jeśli, wiecie, kiedyś mi Bóg pokazał taką rzecz. Jak jest szyba, nie? Jest szyba. I może być taka mała plamka na tej szybie. Tak? I ty generalnie, jak będziesz patrzył dalej, to tej plamki w ogóle nie zauważysz, że ona ci nawet nie będzie przeszkadzać. Ale jak swój wzrok skierujesz na tej plamce, to już nie będziesz widział, co jest za. Diabłu zawsze chodzi o to, żebyśmy popatrzyli na plamkę. Żeby była przeszkoda. Żeby było coś, co jeszcze musimy zrobić, żeby coś osiągnąć. Zawsze diabeł będzie chciał po prostu nam postawić coś przed oczami. Żebyśmy nie patrzyli w dal. Bóg jest tam, nie tu. Jest tam. Cel jest tam, nie tu. Ale on zawsze nam postawi coś przed oczami. Żeby naszą uwagę odwrócić. Sytuację w pracy, okoliczności, nie wiem, cokolwiek.
Bardzo często na przykład zdarza się tak, że jak na przykład jedziemy gdzieś do kogoś, żeby mu służyć, tak? Czy się modlić, czy mamy... To przed tym wydarzają się różnego rodzaju okoliczności. Nawet głupi samochód nie chce zapalić. Po co? Po to, żeby cię z równowagi wyprowadzić. Po to, żeby odwrócić twoją uwagę. Po to, żebyś po prostu później, kiedy przychodzi czas, żeby się modlić o kogoś, żebyś myślał o tym, że ten samochód ci, i żebyś się zastanawiał, czy już masz jechać do mechanika, czy jeszcze nie. Wszystkie te okoliczności mają jeden cel. Odwrócić twoją uwagę od Boga. Bo to Bóg jest tym, który to sprawia. Problem nie jest z naszą wiarą. Problem jest z tym, że tą wiarę angażujemy w rzeczy niemożliwe dookoła. Rozumiecie? To, czego się musimy pozbyć, to musimy się pozbyć wszystkich tych plam. Albo nauczyć się na nie nie patrzeć, bo wszystkich się nie pozbędziemy. Diabeł będzie robił wszystko, żeby tych plam było jak najwięcej. Ale to, co musimy zrobić, nie patrzeć na te plamy. Patrzeć na Boga. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jezus Chrystus. On w nas sprawił tą wiarę i On dokańcza tą wiarę. Natomiast wszystko inne będzie na przeszkodzie. Żebyśmy nie patrzyli na dokończyciela. My będziemy znać sprawcę tej wiary, tak? Ale dokończyciela ciągle będzie chodziło o to, że to my coś musimy zrobić. Że to my nie domagamy, że to my musimy jakoś tam coś osiągnąć, jakiś tam ten... Odnowienie umysłu polega na tym, nie polega na tym, żebyśmy mieli większą wiarę, tylko ono sprawia, że nie patrzymy na te plamy, tylko patrzymy na Boga, który jest dokończycielem naszej wiary. W miarę? Zajarzyliście to, co chciałem wam przekazać? Tak? Oczywiście, że diabeł będzie robił wszystko, żeby nas oskarżyć, bo coś się nie stało. Obwinić nas. Zazwyczaj to jest tak, że my później zwalamy winę na kogoś innego. To, z czym większość ludzi, jeśli ja się modlę o kogoś, tak? I nie widzę efektu, to jest moja wina. Nie tej osoby. Rozumiecie? Jeśli bierzemy odpowiedzialność za naszą wiarę i sprawdzamy, czy trwamy w wierze, sprawdzamy, żeby nie patrzeć na te okoliczności, tylko patrzeć na Jezusa, to zawsze się będzie wydarzało. Jeśli się coś nie wydarza, to tylko dlatego, że ja patrzę na plamy, a nie na Jezusa. Rozumiecie? Ktoś musi wierzyć. Jeśli ja... Wiecie dlaczego tak mało ludzi jest w służbie JGL-em i w ogóle gdzieś około tego? Bo tam jest bardzo mocno, rygorystycznie postawione coś takiego. Odpowiedzialność za niepowodzenie ponosi posługujący, a nie osoba, o którą się modli. Największość wszystkich służb uzdrowieńczych odpowiedzialnością za niepowodzenie obciąża osobę chorą lub dziadka osoby chorej lub pradziadka osoby chorej lub grzech winetu. Rozumiecie? Nie bierze się odpowiedzialności za to, co się robi. Pozwala się żyć byle jak. Co to znaczy byle jak? Nie mając relacji z Bogiem, nie odnawiając umysłu do takiego miejsca, w którym nie będę patrzył na plamy, tylko na sprawcę i dokończyciela wiary. O to w tym wszystkim chodzi. Wiecie, ja sobie taki przez tydzień zrobiłem sobie taki rachunek sumienia, nie? Brałeś się. Wszystkie za i przeciw, nie? I powiem wam, Bóg nie zostawił na mnie suchej nitki. Prawdę. Suchej nitki.
I musiałem się z tym zmierzyć i tak naprawdę to jest moja odpowiedzialność, żeby być w miejscu, w którym będę podobny w 100% do Chrystusa. I że nie będzie, że Bóg mi nie powie, jak długo będę z tobą, ty niewierzący, mi. Bo my się ciągle musimy sprawdzać, czy stoimy w wierze, naprawdę. Paweł nie powiedział tego tylko raz. Sprawdzajmy, czy trwamy w wierze. Czy wierzymy Bogu, czy wierzymy w okoliczności. Czy wierzymy w przeszkody. Czy wierzymy w przekleństwa pokoleniowe, grzech przodków i jakiegoś tam, nie wiem, i nie wiadomo co, atmosferę, brak uwielbienia, czy cokolwiek. Naprawdę jest tyle rzeczy, które gdzieś tam ludzie sobie powymyślali, przeszkody i próbują jakoś tam, wiecie, wyczyścić tą szybę z tych wszystkich przeszkód, z tych plam, zamiast patrzeć po prostu poza te plamy. Bo te plamy zawsze będą. Naprawdę, one zawsze będą. Zawsze będą jakieś plamy. Zawsze diabeł z czymś wyskoczy. Popatrzcie, Paweł mówi, Piotr chyba mówi, tak? Jeśli... Tak, Piotr chyba. Jeśli sumienie nas oskarża... Nie, Jan. Jeśli sumienie nas oskarża, to Bóg jest większy niż nasze sumienie. Diabeł zrobi wszystko, żeby cię sumienie oskarżyło. A zwłaszcza wtedy, kiedy komuś potrzebujesz pomóc. Kiedy ktoś potrzebuje tej pomocy. Zawsze znajdzie haka na ciebie. Dlaczego? Bo on zawsze patrzy w tył, co ty kiedyś zrobiłeś. Bóg co mówi? Nie wspomnę twoich win. Twoich grzechów nie wspomnę. Nigdy. Nigdy. Nigdy do nich nie wrócę. Diabeł zawsze do nich wróci. Twoje myśli do nich wrócą. Stąd Jezus mówił, ktoś, kto się ogląda wstecz, patrzy na to, kim był, nie może iść za mną w 100%. Zawsze się będzie ciągło coś za tobą. Jeśli nie odetniesz tego przez wiarę w Chrystusa, że On cię oczyścił, uwolnił, że obmył cię doskonale i że nie wspomni, to zawsze coś będzie się, jakaś tam puszka, tak jak za samochodem w Stanach, nie? Puszki im ten, nie? Zawsze jakaś puszka się za tobą będzie tukła. Naprawdę. Nawet jak już odczepisz, to on ci przyczepi, proszę ja ciebie, bo byłeś nieostrożny. Albo psa. Cokolwiek. My nie mamy problemu z tym, że nie mamy wiary. My mamy problem z tym, że wierzymy nie w niewłaściwe rzeczy. Rozumiecie? Zaangażujmy tą wiarę w Boga. Zaufajmy Mu. Tak w 100%. I zaczną się dziać rzeczy. Amen? Okej, okay, dobra. Jakkolwiek, nie będziemy do tego tam roztrząsać tego, nie? Wiecie, bardzo często jest tak, że ludzie przypisują Bogu rzeczy, w których Bóg w ogóle nie ma udziału. To prawda. Bo one są dobre, tak? Bo mamy z tego jakąś korzyść, tak? Wiecie, więc o co się modlą ludzie? Ludzie się modlą, Boże, postaw lekarza, który będzie wiedział, co ma zrobić, jak mnie ma wyleczyć, tak? Czasami Bóg działa, jeśli ty prosisz o lekarza, a nie o uzdrowienie, to da ci lekarza. To ci ten lekarz może pomóc. Bo staje się według twojej wiary. Popatrzcie, dlaczego tak mówię? Sytuacja z tą kobietą, która miała Alzheimera w Holandii, nie? Ona nie tylko Alzheimera miała. Ona była połamana, podrutowana. Ale mnie nie przyszło do głowy, żeby się modlić o to, żeby ona była, wiecie, uzdrowiona. Ja modliłem się o Alzheimera. I została uzdrowiona z Alzheimera. Pytanie jest, no to co, to Bóg nie wiedział, że ona potrzebuje całkowitego uzdrowienia? Bóg wiedział. Tylko twoja wiara była taka. Ale moja wiara była w Alzheimera, nie? Żeby była uzdrowiona z Alzheimera. A nie odruty. Dlatego na przykład to, co mówi Kary, ja się nie modlę o poszczególną chorobę. Ja się modlę o życie dla całego twojego ciała. Bo co? Bo wtedy jest życie w całym twoim ciele. Wiele razy było tak, że wiecie, no, modlimy się o coś i mamy wiarę odnośnie jakiejś tam rzeczy. Ale
przeszkody odnośnie innych rzeczy. Dlaczego? Bo nam się wydają większe. Tak? Bo nam się wydaje większe. Widzisz, z nogą problem załatwiony, tak? Trzeba jeszcze załatwić z cukrzycą. Ty masz już załatwiony. Nie no. Okej. Okay. To, że jeszcze jest, to nie znaczy, że nie jest załatwiony. Rozumiecie? To, że jeszcze jest, że jeszcze to widzę, to się ma wydarzyć. To nie chodzę w oglądaniu. Rozumiesz? Nigdy nie dajmy się zwieść temu, że sprawdziliśmy, o, nic się nie stało. Ja wiem z doświadczenia swojego. Wiecie, ja jak na przykład, nie wiem, no najem się albo coś tam, jakaś zgaga mnie tam, teraz już rzadkość, nie? Ale czasami jest tak, że mam, nie? Że przychodzi ten atak zgagi. I ja mówię, zgago masz odejść w imieniu Jezusa Chrystusa, to ona nie odchodzi tak. Bo tobie ostatnie jedzenie. Nie, wiecie, czasami za 10 minut przechodzi. Ale gdybym ja nie miał doświadczenia, że ona musi przejść i przychodzi, to ja bym po dwóch minutach powiedział, nic się nie stało. Ja wydałem rozkaz i ona ma posłuchać. To jest jak z tym psem, co kiedyś opowiadałem. Ja miałem psa, który liczył do 3. Powiedziałeś, Speedy do budy, to raz, dwa, trzy, już budzi. Czasami tak jest. Naprawdę, że trzeba po prostu raz, dwa, trzy stanowczo pokazać, kto jest Panem. Amen. Jest takie wydarzenie w Nowym Testamencie, bardziej Jezus, jak uzdrawiał człowieka ślepego. Raz się pomodlił i pyta, co widzisz? Prawda? Mhm. Pyta, on mówi, widzę ludzi jakby drzewa. Prawda? Więc jeszcze raz, aż do skutku. Czyli widzimy tutaj, że... Jezus też na raty. Tak. Znaczy, to nie jest problem z tym, że Jezus nie miał mocy, tylko z tym, że ten diabeł po prostu nie chciał odejść. Że się... Że walczył, że wiecie, liczył na to, że się Jezus podda. Tak, dlatego zapytał, co widzisz go. Wiecie, jaką ja mam teorię odnośnie, to jest moja teoria, ja nie mówię, że to jest Słowo Boże, odnośnie tego epileptyka, tego syna. Jak weźmiemy tą historię, jest opisana w dwóch miejscach, w Łukasza i w Mateusza, różnie jest opisana, nie? Tak, one bardzo podobne są, ale troszkę się różnią. Kiedy Jezus był na górze, oni się modlili, bo ten przyprowadził, to oni, popatrzcie się, jak jest później napisane, że ten duch rzucił go na ziemię i wszyscy myśleli, że jest martwy. Ale w tej godzinie... Jezusa zmierza, tak? Tak, mówię o tym, jak Jezus się o niego modlił, nie? Więc ja przypuszczam, jak Jezus nakazał, nie modlił się, bo Jezus się nie modlił, nie prosił Ojca o coś tam, nie? Tylko po prostu nakazał, wyjdź z niego, nie? I co? I ten duch rzucił nim o ziemię, tym chłopcem, tak. I wszyscy myśleli, że on umarł, tak? Że się nic nie wydarzyło. Więc ja przypuszczam, że dokładnie taką samą sytuację mieli uczniowie. Chociaż nie ma tego napisanego. Ale przypuszczam, że tak zareagowali. Tylko, że co? Jezus odszedł i wiedział, że jak powiedział, to tak ma być, jak powiedział. Natomiast uczniowie co? Zwątpili. Przestraszyli się. O kurczę, co my zrobiliśmy, nie? Wiecie, jak, nie wiem, Smith Wigglesworth jest opisywany, gdzie na przykład jest sytuacja, w której ktoś, nie wiem, przychodzi człowiek, który ma raka, wiecie, wielkości, wygląda jak w ciąży, a gość podchodzi do niego i go czas w brzuch. To chorobę walną po prostu w pestkę, jak to się mówi. No, wiecie, normalnie kto by tak zrobił? Kto by tak zrobił, nie? I człowiek pada, wiecie, pada na brzuch i rak znika. Wiecie, ale to był człowiek, który wiedział, co może. Ludzie powiedzieli, zabiłeś go. Ale już musiał wcześniej to praktykować. Na pewno, być może praktykował, być może nie praktykował. Wiecie, to czasami, to jest, wiecie, ja słyszałem taką historię, gdzie po prostu, wiecie, kobieta przyniosła dziecko, które nie miało rąk i nóg, nie? A w takim zawiniątku, a po prostu wziął i kopnął w to. I złapali dziecko z rękami i nogami.
Więc sytuacje naprawdę, wiecie, ekstremalne. Ekstremalne. Naprawdę ekstremalne, wiecie. Sytuacja, w której on wstawia kogoś, tak, i mówi puść, ona spada, a on to robi 3 razy. I ktoś by powiedział, no kurczę, no chłopie, no raz się nie udało, drugi raz się nie udało. Wiesz, chłopie, spokój, trzeci raz będziesz tam kogoś męczył, nie? A on męczy. Bo co? Bo on wie, czego oczekuje. Bo on ma wiarę. Dlatego był nazwany apostołem wiary. To są rzeczy, które, wiecie, dzisiaj jakbyś coś takiego zrobił, od razu, wiesz, sąd i, wiesz, do więzienia. Jeszcze, wiesz, selfie by ktoś zrobił albo nakręcił i, wiesz, i koniec. Idziesz siedzieć. Wiecie, dzisiaj jest tak, że jak na przykład robimy szkolenie, to na początku szkolenia jest tam 2-3 kartki odnośnie tego, co tam taki regulamin szkolenia. I każdy musi podpisać i świadek musi podpisać, że ty się zapoznałeś z regulaminem. Wiecie dlaczego? Żeby mi nikt nie powiedział, że ja robię praktyki medyczne. Wiecie dlaczego ja ją wziąłem na zewnątrz? Czy na zewnątrz, do tamtego pokoju? Wiesz dlaczego ci wziąłem do tamtego pokoju? Żeby mama nie widziała. Wiesz dlaczego? Bo mama jest emocjonalnie z tobą związana i ona bardziej chce niż ty. Wiecie dlaczego to zrobiłem? Bo już mam takie doświadczenie. Bo zrobiłem to już parę razy. Tak samo Jezus zrobił. Jak na przykład przyszedł do kobiety, tak? Czy do dziecka martwego, tak? Tak, do córki. To co? Wyprosił wszystkich. Po co? Żeby mu nie przeszkadzali. No to samo się dzieje. Emocjonalnie nie przeszkadzali, duchowo nie przeszkadzali. Czasami, wiecie, to nie jest coś takiego, że ja sobie nagle coś tam, wiecie, sobie to zaplanowałem. Nie. Ja to poczułem, że tak mam zrobić. Ale to się nabiera z doświadczenia, z chodzenia z Bogiem, z pomyłek. Z pomyłek. Wiecie, to wszystko wygląda w ten sposób, że my nabieramy doświadczenia, tak? I widzimy po prostu, że raz zadziałało, teraz nie zadziałało. Pytam się, dlaczego nie zadziałało? Zastanawiam się, dlaczego nie zadziałało teraz, a przedtem zadziałało. Wiecie, to jest na zasadzie, jak pierwszy raz przyjechałem do... Było 30 osób. I wiecie, 30 osób stało i modliłem się. Bądź zdrowy, bądź zdrowy, bądź zdrowy, bądź zdrowy, ból odejść. I uzdrowiony, 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 ludzie tam, wiecie, ten. I nagle ktoś nieuzdrowiony. Drugi raz, nie widzę efektu. Trzeci raz, nie widzę efektu. To już się nie modlę czwarty raz. Tylko po prostu następnych. I następna uzdrowiona, uzdrowiona, znowu ktoś nieuzdrowiony. Z 30 osób 3 zostały, nie zostały uzdrowione natychmiast. Ale wszystkie zostały uzdrowione w czasie. Ona miała problem z kręgosłupem, z tym. Z kością ogonową. Także tam miała problemy. Potworny ból. A jak to ją przestało boleć, to się nagle okazało, że ją bolą jeszcze inne rzeczy. Bo ból był taki, że wiecie, że ona nie zwracała uwagi na inne rzeczy, nie? Też została uzdrowiona z innych, nie? Więc wiecie, nabieramy doświadczenia, tak? Uczymy się. W każdym razie nie robimy czegoś takiego, jak się nam nie udało, to rezygnujemy. Nigdy nie rezygnujemy. Rezygnujemy tylko wtedy, kiedy myślimy, że to my. A jak patrzymy na Niego, sprawcę i dokończyciela, to nigdy nie zrezygnujemy. On zawsze da radę. Bo wiemy, że to On. Jeśli nie dajemy rady, to dlatego, że my nie dajemy rady. On zawsze da radę. Tylko kwestia, na co patrzymy. Czy patrzymy na Niego, czy patrzymy na plamę. Na okoliczności, na przeszkodę. W co wierzymy? Czy wierzymy w Niego, czy wierzymy w przeszkodę? Amen? Do głowy taka rzecz, jak tak my się modlimy o Anielkę cały czas, bo nam ciągle podchorowuje, wiesz, zresztą non stop. I też zauważyłam coś takiego, że ogólnie my podchodzimy do tego tak delikatnie, nie? Jesteśmy tacy
Może to też przez te doświadczenia życiowe, że ogólnie byliśmy zawsze tacy grzeczni, nie? I w domu, od dziecka tacy grzeczni, nigdy tam za bardzo nikomu krzywdy nie robiliśmy. Tacy, jak do kogoś tam nawet mówiliśmy, nawet z tymi współwłaścicielami, to tacy grzeczni, oni na nas walili, a my grzeczni. I zauważyłam jedną rzecz, że nie można być grzecznym, kiedy się walczy. Kiedy się walczy, kiedy się nakazuje. Trzeba trochę tego charakteru, tą grzeczność odstawić w bok i wiedzieć... Trzeba być stanowczym. Tak, trzeba być właśnie stanowczym. Że ta grzeczność jest... Czasami taka. Nie chodzi o to, żeby... Wiecie, dlatego ta historia z Łazarzem. Jezus się wzburzył i wrzasnął Łazarzu wyjdź. Rozumiecie? To on nie powiedział, Łazarzu, wyjdź, wypuśćcie go, albo coś. Nie. Wiecie, jest, trzeba być stanowczym, natomiast czasami głośnym mówieniem, wypowiedzeniem pomagamy sobie, nie? Ale tak naprawdę chodzi o tą stanowczą. Ta stanowczość musi wynikać z tego, że ty wiesz, kim jesteś, kim jest Bóg, kim ty jesteś w Chrystusie i co, jaką masz władzę, nie? Bo to chodzi o tą władzę, ten autorytet, to co Jezus każdemu wierzącemu daje. Daje wam władzę, tak? Autorytet, moc, ta moc to jest dynamizm, to jest autorytet nad wszelką chorobą, zwierzchnością, duchem, niemocą, demonem. Nawet nad pogodą. Popatrzcie się, Jezus co powiedział do pogody? Zgromił ją. Co to znaczy? Oni nazywali gromem, to znaczy, że on powiedział jak grom. Rozumiecie? Głośno. Wrzasnął na nią. To znaczy zgromić, nie? My dzisiaj zgromił, gromić. Bo to już nie używa się tych słów. Nie używa się tych słów, nie? Więc po prostu często jest tak, że my po prostu czytamy dzisiaj Biblię i my... A jeszcze ta Biblia, to ona, wiecie, zależy jaki przekład, to ona jest taka łagodna, taka memłaka, taka mięciutka, wiecie, żeby kogoś nie urazić, żeby ktoś tam, wiecie, żeby wiesz, bo to ta miłość, nie, to tak płyniemy, w tym to jest taki delikatny, taki bylejaki, nie? Miłość to nienawiść do wroga. Miłość to jest ufność Bogu tak naprawdę, bo to jest Jego miłość. To my nie możemy się kierować miłością ludzką, nie? Dlaczego ją wziąłem? Bo ty ją kochasz na sposób ludzki. Dlatego rodzicom często jest trudno modlić się o własne dzieci. Bo patrzą na nie przez pryzmat bólu, cierpienia i różnego rodzaju rzeczy. Jeszcze jak płacze dziecko... To wiesz, ty się modlisz, ono płacze, a ty... Boże, dlaczego ono płacze? Rozumiesz? Rozklejasz się, rozrzewniasz się. Angażujesz się na sposób ludzki, nie Boży. Na sposób ludzki my nic nie możemy zrobić. Co człowiek może zrobić? No może jedynie, wiesz, podmuchać. Ile razy dmuchnęłaś w dziecku w rączkę, bo go bolało i co? I od razu przestało boleć, nie? Rozumiesz? To jest cud. To jest cud. To tak jak z tym gromieniem, apostoł Paweł też, nie wiem, co mówię. Jezus jak zgromił gorączkę napisane teściowej Piotra, nie? Tak. To napisane jest, że zgromił, tak nie wiadomo o co to może chodzić, że zgromił. A jak zobaczy się te słowo, to napisane rozkazał. Rozkazał, gorączkę. Tak. Rozkazał z autorytetem, napisane, głośno. Rozkazał. A rozkaz to nie jest przecież ani prośba, ani życzenie, tylko rozkaz zawsze jest wydawany głośno i stanowczo. Tak jak kancelarii. Tak, rozkaz przecież to jest terminologia wojskowa. A tam nie ma, może być żołnierzu poszedł na wartę, ty wiesz co, to jest rozkaz i ma być zrobione. To na przykład policjant, nie? Policjant samą osobą, jak wiecie, jak ktoś widzi policjanta, nie? Oczywiście wiecie, jak ktoś z bandytą, bandziorem takim, że już wiecie, sumienie jest ten, to on widzi policjanta, to widzi w nim wroga i chce go tam stłuc, nie? Ale normalny człowiek widzi policjanta, to od razu wiecie, no, bo to jest gość, który ma władzę, nie? Autorytet ma, nie? To ty, jak cię policjant zatrzymuje, to przebieraniec jakiś, nie, stajesz. Dlaczego? Bo wiesz, jakie są konsekwencje i tak dalej, nie? Więc jeśli my wiemy, jaki mamy autorytet, to uwierzcie mi, diabeł też wie.
Ale my nie możemy powiedzieć na zasadzie, wiecie, w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. Ty musisz wiedzieć, kim ty jesteś. W Chrystusie. Tak naprawdę, kim jest Chrystus w tobie. Że to nie ty, tylko On. Że to On ma władzę, to jest Jego władza. To nie jest coś takiego, że On sobie wziął i tobie dał. On przekazał ci to na zasadzie takiej, że ty robisz coś w Jego imieniu. Ale On ciągle za tym stoi. To jest na zasadzie, jak król daje komuś na przykład jakiś tam, nie wiem, rozkaz, czy papier, czy cokolwiek, nie? To ty, no co, jest to tylko papierek, nie? Ale kto się pod tym podpisał? Kto za tym stoi? Cała armia, całe królestwo za tym stoi. I tak samo jest z nami. Królestwo Boże za tym stoi. Kwestia jest, czy my wiemy, czy nie wiemy. Czy korzystamy z tego, co nam zostało dane, czy nie korzystamy, czy nauczymy się z tego korzystać, tak? Bo to wszystko to Jezus miał uczni. To nie jest tak, że On po prostu, wiecie, przyszedł, powołał ich i powiedział, idźcie. On ich uczył przez 3 lata. Chodzili z Nim, spali z Nim, jedli z Nim, żyli z Nim, cokolwiek. Uczyli się od Niego. A i tak po tych 3 latach mówię, o kurde, ile jeszcze z Wami będę. Na koniec niektórzy się zaparli. Tak, a niektórzy się zaparli, nie? No, no mamy przy zmartwychwstaniu, jak przyszedł z tym, że co? Że nie wszyscy uwierzyli w Niego, nie? Popatrzcie się, choć... powiedział, jak się nawrócisz. Jak się nawrócisz, nie? Okazuje się, że Piotr potrzebował nawrócenia. Dokładnie. No, więc wiecie, to... My dzisiaj mówimy, gdyby Jezus tu był, to byśmy przyszli do Niego i to by nas uzdrowił. Ci, co przychodzili, to ich uzdrawiał. Ale nie wszyscy przychodzili. Było miejsce, gdzie go znali, gdzie nie uczynił wiele cudów, tylko na niektórych przez nałożenie rąk zostali uzdrowieni, nie? No tak jak w klasie dzieci, nie wszystkie słuchają. A to właśnie teraz nauczyciel, zobacz, jeden nauczyciel to jest taka memła, której nikt nie słucha. Tak. A drugi nauczyciel wystarczy, że powie tak, no proszę być cicho, ale odpowiednim, nawet cicho powie, ale odpowiednim tonem. Nie, bo ma, wiesz, bo to jest na zasadzie tutaj jak ze zwierzęciem, nie? Czy ma autorytet? Właśnie. Nie? Czy ty masz autorytet? Czy po prostu wiesz, czy twój autorytet polega na tym, że wiecie, ja na przykład miałem tak, że moja mama mogła mi cokolwiek powiedzieć, a ja i tak tego nigdy nie zrobiłem. Znaczy, zrobiłem jak chciałem. Jak nie chciałem, to nie robiłem. Nie, nie czułeś tego, co się wiecie, i to było na tej zasadzie, że wiecie, ona mi coś mówiła, a ja wiedziałem, że ona sama to zrobi. I mi kazała posprzątać, to ja wiedziałem, że jak ja nie posprzątam, to ona posprząta, nie? Więc nie sprzątałem, nie? Nie miała autorytetu w moich oczach, nie? I tak samo czasami, wiecie, my możemy mówić, ale pytanie jest, czy mamy autorytet? Czy ta osoba, do której mówimy, wie, kim my jesteśmy? Czy my znowu mówimy i nic z tym nie zrobimy? Nie? To jest na zasadzie, jak mówisz dziecku, widzisz, to co powiedziałeś, wezmę ci komputer i wziąłeś komputer. Nie, zanieś swój komputer do mojego pokoju. O! Ja nawet się go nie dotykałem. Rozumiesz, bo jest autorytet. Ale może być sytuacja, gdzie nie będzie autorytetu, nie? Że jeden ma autorytet, drugi nie ma. Ten autorytet my wyrabiamy. Przez co? Przez konsekwencje. Bo przecież jak powiesz i nic z tym nie zrobisz później, ktoś nie poniesie konsekwencji, to się nauczy, że twoje słowo nic nie znaczy. Będzie los. Naprawdę. I o tym, w tym wszystkim o to chodzi, żeby my musimy wiedzieć, wiecie, i być konsekwentnym w tym, nie? To jest coś takiego, że wiecie, my czasami mówimy, nie widzimy, znowu nic. Nie, bądź konsekwentny w tej decyzji. Oczekuj, że to się stanie. Rozumiecie? Tu ja chciałem dodać jedno zdanie. Trzeba odrzucić swoje widzimisię i takie logiczne myślenie. Bo jak czytamy Nowy Testament, to tam mało rzeczy jest logicznych tak naprawdę, tylko że to działa. Czyli zwracanie się personalne do choroby. Przecież no, choroba, no, ktoś by powiedział, jak może się zwrócić personalnie do choroby? Przecież to nie jest ani istota, ani coś. Ale tam tak było. I jak ktoś by powiedział, to jest chore, to jest jakiś pomylony, że zwraca się do choroby, więc Jezus zwracał się do choroby. No. Bezpośrednio. Ale bez szacunku.
Więc tutaj mamy coś takiego, jeżeli człowiek nazwie, przykładowo Jarka, on jest coś z nim nie po kolei, bo on się zwrócił do choroby, więc równoznacznie tak samo można było Jezusie powiedzieć. Ale już w tym momencie człowiek się zahamuje, prawda? Wtedy, no bo jak to, no, albo tak jest, albo nie jest. Mhm. Jak to masz na imię? Ewelina, jak modliłem się o ciebie, zauważyłaś, co mówiłem? Co mówiłem? Do kogo mówiłem? Do nogi mówiłem, do bólu mówiłem, do kostki mówiłem, tak? Nie mówiłem do ciebie. Dlaczego? Bo ty nie jesteś przyczyną tego. Rozumiecie? To jest nas uczono zupełnie inaczej, tak? Ale dlaczego? Bo nas ciągle uczono, że my jesteśmy tacy biedni, tacy niegodni. Tacy, panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Tak jest w Kościele katolickim, nie? Wiecie, skąd to jest wzięte? To jest powyrywane z kilku miejsc ze Słowa Bożego i ulepiony z tego, wiecie, frazes, nie? Który w ogóle ma się nijak z prawdą. Doktryna chroni nie działa. Bo co? Bo setnik powiedział, nie jestem godzien. Nie powiedział, że nie jestem, bo ja jestem taki zły, w sensie taki grzeszny czy cokolwiek, nie? Nie o to chodziło, tylko chodziło o to, że Żyd nie mógł się kumać z nieżydem. I o to chodziło. Nie jestem godzien, żebyś przyszedł do mnie, bo ja jestem Rzymianinem, a ty Żydem. Ja uznaję naród żydowski jako wyższy od rzymskiego. On uznał ten autorytet. I dlatego powiedział, nie jestem godzien. Ale ty możesz powiedzieć słowo i mój sługa będzie uzdrowiony. I stąd jest zaczerpnięty ten fragment i zrobiony z tego, wiecie, coś takiego, że ty przychodzisz do kościoła i zawsze jesteś niegodny. Nie jesteś godny, żeby Bóg cokolwiek dla ciebie zrobił. Jesteś nikim. I diabłu chodzi o to, żebyśmy, jako wierzący ludzie, myśleli, że jesteśmy nikim. Że jesteśmy tacy, wiecie, na zasadzie, na pastwę, wiecie, losu. I jak Bóg będzie chciał, to coś zrobi, jak nie będzie chciał, to coś zrobi. Wszystko zależy od tego, czy będzie miał widzimisię, no. Ile dasz na tacę, ile tam na pielgrzymkę pójdziesz, coś tam zrobisz, dobrych uczynków, wiecie, żeby przeważyć szale, wiesz, że ty zasługujesz, wiesz, żeby ci Bóg coś dał. Nie tak jest. Jest zupełnie inaczej. Nie zasługiwaliśmy. Ale dzięki temu, co Jezus zrobił, zasługujemy na to, żeby co? On nas uczynił synami Bożymi. Córkami Bożymi, dziećmi Bożymi. I w związku z tym, że jesteśmy z Nim w relacji, jesteśmy z Nim w rodzinie, Twoje dziecko ma Twoje nazwisko, tak? I my też mamy nazwisko Boże. Bóg za nami stoi, Ty stoisz za swoim dzieckiem, nie pozwolisz, wiesz, go skrzywdzić, poniewierać i tak dalej, jak się dowiesz, no chyba, że jesteś jakimś memłokiem, no to wtedy... To mu powiesz, to się nie baw z nimi, nie chodź tam, zamknij się w domu, najlepiej, wiesz, nie?